Siemanko, siemanko, to ja wasz ulubiony wampira. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej aplikacji do biegania. Tym razem będzie to... Tararara... Aglet. Tak, wiem, że na tą aplikację sporo czekaliście, żeby ją omówić. Także dzisiaj specjalnie dla was to robimy i lecimy z tym koksem. Okej, i tradycyjnie tutaj po waszej prawej stronie, a po mojej lewej macie odpaloną aplikację. Za chwilę zobaczycie, jak ona będzie wyglądała. Tutaj już na danym terenie, na którym ja się gdzieś tam poruszam, macie pokazane, jakie się znajdują różne skrzynki, jakie znajdują się stacje. Tutaj jest przykładowa taka stacja. Natomiast jeżeli chodzi o takie stacje, to tam naprawiamy buty. A w skrzynkach będziemy mogli otrzymać różne nagrody, tutaj buty takie zwykłe. Okej, od razu przechodzimy do aplikacji. Po mojej lewej stronie macie odpaloną już aplikację, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda teren, po którym ja się poruszam. Tutaj macie skrzynki ze skarbami, no i też stacje do reperowania. Jeżeli chodzi o skrzynki ze skarbami, to tam możemy sobie wylosować na przykład jakieś buty. Też jest zaznaczone, że będą też w przyszłości możliwość wylosowania butów takich prawdziwych, normalnych do chodzenia, nie tylko takich tutaj wirtualnych. No i przede wszystkim monety, jeżeli chodzi o Aglet i Aglet Gold. Aglet Gold ma być tutaj takim aktywem niespotykanym, no i bardziej go będzie można kupić za nasze prywatne pieniądze niż znaleźć w tych skrzyniach, chociaż też powinno się to pojawiać. Jak widzicie, no tutaj w którym mieście sporo jest skrzynek z różnymi skarbami. I teraz tak, pokażę wam, jak dalej to wszystko wygląda. Macie tutaj zaznaczone już buty. Macie też statystyki tych wszystkich butów, czyli ile można zarobić po wykonaniu 1000 kroków tych monet Aglet, jakie są maksymalne bonusy, z jakiego tieru, jaka cena, jaki gdzieś tam mamy, jeżeli chodzi o kroki, czas tutaj życia tych butów. Za chwilę tutaj sobie przeklikamy i kolejne buty przykładowo wrzucimy, żeby sobie porównać. No i tutaj widzimy kolejne buty do porównania. Możemy sobie przejrzeć, które są najlepsze. Generalnie sama gra polega na tym, że ja w zasadzie tutaj nic specjalnego nie robię. Przy okazji po prostu ona śmiga w tle wraz z innymi aplikacjami i moje kroki się naliczają. Dzięki temu dostaję Aglet. Jeżeli chodzi o tutaj wszelkie te buty, to też je możemy i zakupić na sklepie, i sprzedawać. Natomiast problem jest o tyle taki, że wszelkie te artykuły też trzeba posiadać i za zwykłe aglety, jak widzicie, można zakupić, ale też trzeba posiadać przy niektórych artykułach, czy to butach, czy takich specjalnych artykułach do czyszczenia, czy tam do zwiększenia energii, trzeba będzie tutaj posiadać tokeny Aglet Gold. I tak jak mówiłem, będzie szansa wyciągnięcia ich z tych skrzynek, natomiast no, to ma być bardzo niska rzadkość tych tokenów. Bardziej oni się nastawiają, że my dorzucimy do sklepu. Wiem, że sporo osób zastanawia się nad tym, czy te aglety będą funkcjonować jako zwykła waluta. Na razie oni się skupiają na NFT-kach. Te NFT-ki też można zakupić. Za chwilę tutaj też sobie na samym końcu przejdziemy do takich najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o roadmapę, o NFT. Natomiast dalej wam pokażę, jak to całość wygląda w aplikacji. Tutaj macie moją liczbę kroków, którą na ten moment wykonałem, i jak widzicie, za każde wykonany taki quest będą dostajemy buty do rozpakowania. Można te buty zbierać w różne kolekcje i też za zebranie kolekcji niektórych będą przewidziane nagrody, które powinny być, informacja o tych nagrodach powinna być w opisach. Jak widzicie, tutaj ten ludzik podobny
jeżeli chodzi o awatar i ubranie do Gwiezdnych Wojen, oczywiście musiała wjechać Czapajewa. No i też mamy ranking punktowy maksymalny, to jest gdzieś tam 1000 punktów, no tutaj macie 999, co nie oznacza, że tylu jest aktywnych graczy, po prostu poprzez wykonywanie odpowiedniej liczby kroków w odpowiednich warunkach, w zależności od tego, czy biegniemy, czy chodzimy, w jakich butach, które nam dają przyspieszenie, jakieś boosty, no to to jest związane, ile punktów ten nasz awatar będzie zdobywać. Jak widzicie, jakiejś znaczącej liczby punktów nie mam, bo tylko 76. I też tutaj macie informację o tym, że będziecie mogli zapraszać swoich znajomych. Do wyrwania za wszystkich znajomych jest 50 tysięcy agletów. Za każdego znajomego po prostu dostajecie 1000 punktów i 50 znajomych. Jeżeli chcecie, możecie skorzystać z tego kodu. Ten kod u dołu tradycyjnie pod tym filmem się pojawi. I okej, odnośnie funkcjonalności całej aplikacji, nie ma tutaj zbędnej filozofii, po prostu szukacie tych skrzynek, naprawiacie buty, im więcej tych kroków wykonacie, to tym więcej tych agletów otrzymacie, nie ma jakiegoś minintu, tak jak Sweatcoinie, także tutaj można do oporu chodzić. Tak jak mówię, moja strategia jest taka, że ta aplikacja u mnie działa w tle i po prostu w momencie, kiedy wychodzę gdzieś na miasto lub specjalnie wychodzę sobie na jakiś tam trening biegowy, no to odpalam wszelkie aplikacje i aglet tutaj nabija te kroki w tle. Ok, teraz takie rzeczy, smaczki, które pozostawiłem na sam koniec. Po pierwsze, trzeba przejrzeć roadmapę, więc na chwilę Wam zniknę i pokażemy sobie, zobaczymy całą roadmapę. Ok, jak widzicie tutaj w Q2 mamy pierwsze wydarzenia, tak jak za chwilę Wam pokażę, są na sprzedaż normalne NFT-ki, te buty, które pozyskujemy. Tutaj w większości wypadków nie są NFT-kami, choć w skrzynkach mamy szansę też na wydropienie właśnie takiego NFT-ka lub, tak jak mówiłem, prawdziwych butów, ale o tym za chwilę też również Wam takie buty pokażę. Dosyć ciekawie się dzieje w Q3, kiedy te buty już będziemy mogli sobie sprzedawać za USDC, ewentualnie za Ethereum w sklepie. Do tego czasu po prostu będzie można je wystawić za gold aglet. No i tutaj z tego, co trzeba zauważyć, ponieważ jakiś ma być odpalony merch, więc bardziej ta chyba apka ma im pomóc w sprzedaży, zaangażować ludzi po prostu do zabawy za darmo, a być może te tokeny aglet czy aglet gold będą wykorzystywane przy zakupie jakichś koszulek, bluz i na przykład normalnych butów. Co jeszcze zobaczymy, co się okaże. Trzeba zauważyć, że same NFT-ki są robione na sieci Immutable i dlatego właśnie w Q4 będzie taka już możliwość sprzedaży w sklepach zewnętrznych właśnie powiązanych z siecią Immutable X, a następnie na pozostałych typu na przykład jak OpenSea. I jak widzimy, jeszcze w Q4 będzie jakieś wydarzenia online z live streamami związanymi z metaversem, NFT, no i Aglet Backpack, który ma być tutaj jakby powiązanie z wieloma chainami. Nie wiem, być może to będzie taki cross-chain. No nie ma to szczegółowo gdzieś omówionego. To, co zawsze jest w każdych tutaj w tych aplikacjach Move to Earth, no to dosyć pewne rzeczy są niestety słabo opisane. Ok, kolejną ważną rzeczą z jakichś ciekawszych, którą chciałbym Wam pokazać, no to właśnie to, co mówiłem, że można zakupić NFT. I właśnie jak oglądacie ten film, to macie tutaj też tą informację, że takie NFT jest do zakupienia. Zakupy będą się odbywały w dniu dzisiejszym o godzinie 17, ale czasu Los Angeles, więc u nas to powinna być godzina, jeżeli chodzi o nasz czas, godzina druga w czwartek.
więc o tej porze będzie można zakupić tutaj te buty. No i też jak widzicie total supply to jest 10 tysięcy i koszt 189 gold agletów. W obecnej chwili no, musicie te aglety zakupić za fiaty, stąd moja tutaj strategia, że ja po prostu takich zakupów nie wykonuję na ten moment, nie chciałbym więcej fiatów przenosić do strefy krypto, więc ja po prostu jestem zwykłym użytkownikiem, to co się ewentualnie z tych skrzynek uda wydropić, to będzie moje. No i jak widzicie tutaj tradycyjnie po mojej lewej stronie macie informację, ile takie tokeny Aglet kosztują. Jak widzicie za 5 tokenów płacimy prawie 5 zł. Potem przy większej liczbie mamy już naliczone odpowiednie rabaty. Z tego co widzieliście to NFT-ki tutaj kosztowało około prawie 200 tokenów, czyli zakupując powiedzmy 250 gold agletów wydacie 120 zł. No i to już do Was pytanie, czy taki wydatek tutaj chcecie dokonać w fiatach. I tak jak Wam jeszcze wcześniej mówiłem, że tutaj też są w posiadaniu jakby zwykłych butów i gdzieś te zwykłe buty można również z tych skrzynek wydropić albo w różnych eventach otrzymać, to możecie zobaczyć jak te buty wyglądają. Natomiast ja powiem szczerze, jestem taką osobą, która lubi te buty sobie przymierzyć. Ja bardzo, jeżeli chodzi o zakupy butów, nie tylko dla córki, ale również dla siebie, długo staram się wybierać tak, żeby odpowiednio do mnie pasowały. I powiem szczerze, tutaj powiedzmy, jeżeli gratisowo bym otrzymał, no to ok, ale samemu takiego zakupu bym nie popełnił. Jednak to jest taka rzecz, którą lepiej przymierzyć, natomiast forma online nadal jakoś jeszcze do mnie nie trafia, że można przymierzyć i ewentualnie odesłać. I tak jak widzicie, jeżeli chodzi o Aglet, porównując ją do pozostałych aplikacji, które sobie omówiliśmy, to każda tak naprawdę z nich się dosyć znacząco od siebie różni. W tym wypadku ten token na ten moment nie ma żadnego pomysłu, żeby go gdziekolwiek wrzucić do sfery krypto. Posługują się tylko NFT-kami, za które będziemy mogli tutaj sobie nimi obracać i sprzedawać na przykład za te tokeny gold aglet. Być może w przyszłości za gold aglet będziemy mieli dostęp do mercha i będziemy nie tylko mogli kupować buty związane z NFT, ale też rzeczywista. Na ten moment ja dodatkowych zakupów nie kupuję, nie kupuję NFT, nie kupuję tokenów gold aglet. Po prostu przy okazji chodzę sobie, staram się otwierać te skrzynki w dropie, kiedykolwiek jakiegoś NFT-ka albo tokeny Aglet Gold, to w takim wypadku będę zadowolony. To jednak Wy musicie podjąć tutaj własną decyzję, co chcecie z tym zrobić. Ja na ten moment tylko przedstawiam Wam, jak wygląda ten projekt. Jeżeli chodzi o Aglet, to będzie na tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapy w górę, zostawcie jakiś znak po sobie w komentarzu, hashtag RC Games. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji kanału. Rozejrzyjcie się, być może kolejne ciekawe filmy tutaj znajdziecie. A ja Was również zapraszam na moją grupę Discord, gdzie znajdziecie odrębne kanały o Move to Earn, ale też sporo informacji odnośnie Play to Earn. No i przede wszystkim na nasz wspólny Telegram, gdzie nie tylko są gamerzy, ale również spekulanci, również pojawiają się osoby tutaj od projektów gamingowych. Oba adresy tutaj do tych grup znajdziecie pod moim filmem. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Na razie.